Siemaldziska, tutaj Frer, a tu będzie 13. część Zagrajmy w Metro 2033 Last Ride. W poprzedniej części zajęliśmy się jeżdżeniem samochodem, pozbywaniem się bandytów, ocaleniem dzieci i kobiety, ale niestety nie dostałem tego achievementa. Nie wiem co... Fuck! Nie wiem, może dostałem... Zrobiłem albo... Zrobiłem coś złego, że nie otrzymałem tego achievementa, tak? Dobra, Dobra, wskakuję szybko, dzięki ziomu za pomoc. On widać chyba jest rybakiem, tak? Okej. Widzę notatkę. Tak. Niektórzy nie mogą się nadziwić, że całe metro jest... jeszcze nie zostało zalane. Inni zastanawiają się, jak ludzko się mogła przetrwać przez 20 lat w schronach zaprojektowanych na maksymalnie kilka miesięcy. Niektórzy tłumaczą to tym, że człowieka tak trudno wyplewić, jak karoluchy czy szczury, ale ja myślę, że to nie jest jedyny powód naszego istnienia. Musi być też inny, ważniejszy, po prostu jeszcze go do końca nie poznaliśmy. Aha, i w poprzedniej części, jak widać, raczej ja znalazłem taką, kurde, dubeltóweczkę śmieszną. Ja się wezmę po prostu... O, zasoby! No. Fuck! O, naszego bohatera to zabolało, naprawdę, sorki Artyom za to, że no po prostu przywaliłeś kilka razy głową w belki. I widziałem, po prostu, no patrzyłem się bardziej na niego niż na te kłody, tak? Krewetki, tak? Krewetki, no. O, no, kurde, trochę mięcha z tego jest, tak? Krewetki, może powiedzieć, są dosyć twarde z przodu, bo one z tych przednich swoich kończyn, można byłoby to nazwać rękoma, robią coś w stylu tarczy, jak są, jak do nich strzelamy, tak? Robią coś w stylu tarczy, jak do nich strzelamy, tak? I się tak lekko przesuwają do nas. Dobra, dobra. Pieprzaj ode mnie, kupo gówna. Pieprzaj, kupo gówna. Za spokojne te twoje krewetki nie są. Nie! Zdejmij maskę, szybko! No co chcesz, kupo gówna? Tylko podejdź. Fak, pieprzone parzy gówno. Dobra. Dynamit! Dziadzio jest dobry. Spieprzaj. Gdzie? Gdzie się zaczepiło gówno? Dobra, widzę. Dubeltówka robi swoje. To jest poczwórna dubeltówka i to jest Saigon. Naprawdę. Spieprzaj. Gdzie ja sobie klęknę? Na wszelki wypadek, żeby nie było żadnej kłody. No co? Spieprzaj. Parzą nas trochę tym kwasem, ale wylane w to. Więc sobie radzimy. Dobra. No kurde, znów! Widzisz, jak kłócałem teraz. Szybko, 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 szybko. Tylko to jest właśnie napisane, że... Albo szkoda, że nie ma tu napisane szybko przyciskaj E. Kolejny dynamicik. Ładnie. Dziadziu robi tym dynamitem Saigon, także szkoda gadać. Chodzi mi o to, że nie ma tego motywu napisane szybko naciskaj E albo przytrzymaj E, tak? Ale chyba chodzi bardziej o szybkie naciskanie, tak? Kurde. Masz. A ile byłoby mięsa, ziomu? Szkoda, że nie mamy, kurde. Pieścierwo, au. Tak to bolało i biorę apteczkę. Kurde, zaraz zdechnę od tych zasłanych gównem, tak? O kurwa! Dziadziu jest niezły naprawdę. Dobra. Szybko to wyjeb Artyom, bo zaraz ci to wywali w paluchach, tak? Okej. Okay. No ładnie, ale pierdolnie. Ja cię jebę. Szybko. Ajajajajajaj, spadniemy, przeżyjemy. Kurde, dziadziu może mieć dobry pomysł, ale to może źle się skończyć, tak?
O, żyjemy, okej, dzięki Bogu, tak, żyjemy. No, udało się jakoś, nic nie stało, tak za bardzo. No, raczej tak, ale kurde, nieźle. Z dynamitu do krewetek. Oj, Wenecja, jestem w Wenecji, fajnie. Okej, okay. Czyli że Paweł tu jest prawdopodobnie. Podaj się nic. Jak z ludziska będę, no kurde, kontynuować, no bo. Co? Kamisa z krewetkami była, no, dosyć króciutka. Tak. Dobra. Może trochę się długo ładuje, tak? Okej, okay. Dobra. Ale tam. No. Nie za ciekawie, ale jak ma się dynamit, to widać nieźle sobie można poradzić. Ty już raczej go nie masz. Oj, troszeczkę rybek ci wskoczyło. Artyom, a kto inny? And make my life easy? Of course not. First the threats, now this. What is this? Czerwoni? Czyli czerwoni tu byli. You can bring a girl for once. And what would you do with this? Schylę się, żeby nią oberwać tymi kratkami. You're way too old for that stuff. By the way, you better lower the gate, or else a woman might actually come. The one dressed in black and bearing a scythe. Never fear. Semyonovich is going to outlive you all. Co? Hey, Fedor, how's O, fishing? i mamy kolejne miasto, tak? Not even a bite, unless you count the shrimps. And they got a few more out of No, me aż than I'd like. za dużo. I was saved by this lad. No, uratowaliśmy, Nice to uratowaliśmy meet go. you, Artyom. Thanks for your help. Nie ma So sprawy, what ziomuś. exactly did happen? The O shrimps Boże, were długo all over opowiadać. us as soon as we Jechaliśmy got sobie i here. tu nagle Almost took the ogromne raft off. legowisko krewetek były, no i chciało się Helped nam wepchać na podła, na pokład. Oh, that's easy. The Reds just got Czerwoni? through here, going to meet our esteemed neighbors. Didn't seem to care what they stirred up. Czyli, że krewetki z tego motywu nas zaatakowały. Czerwoni wcześniej je wkurzyli i już nie miały po prostu cierpliwości przy nas. Nic za ciekawie. So don't you start any shit. I don't want any trouble. No dobra. Jak tam chcesz, no mogę nie robić większych problemów. Jak chcesz. Simon, hey, Simon, I want to talk to you. Look, do you know where my Dobra, brother możemy już is? zejść, czy będziemy jeszcze dalej? In the Chyba brothel. możemy zejść, tak? Who's that with you? This is Artyom, the scourge of the shrimps. You should see him shoot. I never met anyone quite as good as him. No, dziękuję, dziękuję. A gunslinger, eh? Would you help me take out a few bad guys? A no nie ma sprawy, mogę. I freaking knew it. Ale nie mów tego This is przy nim. getting old. But almost all of them are gathered at the storage facility. Look, if this isn't the right time, I don't know what is. Between the two of us, we might be able to take them out. I told you countless times already, and I'm going to tell you again. No! I Tak, don't Wenecja need właśnie jest to takim miejscem, get gdzie me. jest dużo gangsterów, innych takich właśnie ziomusiów. Po prostu jest burdel, za dużo tutaj tego. Jest Saigon. Station of criminals. How is it he's in charge? No, trochę. Dobra. Okej, okay, mi się wydaje, że już mają nas gdzieś. Tak. Ten go pyta, że Simon, jesteś dobry w silnika. I tam mówi, wymienia mojego tam problem. Dobra. Zapalniczka, bo nam trochę oświetli drogę. Miam, miam, jedzoneczko, krewetka prawdopodobnie. No, trochę wielkie, więc krewetka. To sobie dzieciak coś rysuje. Tak. Okej. No i co jeszcze w tej części będziemy robić? Będziemy chodzić po Wenecji, tak. O, dresy marki Metro. Tak. Dobra. I co jeszcze? Dzieciakowi zwrócimy misia. Pochodzimy po Wenecji, zobaczymy co się zdarzy, ale też dzieciakowi zwrócimy misia. Terror of the night. Come on, let me pass. Shit, ugly. All
To chyba chodzi o naszego małego cienia, tak? Okej, tu coś tam. A, tu są rybacy, pakują towar, różne takie. O! Pocztówki, Artiem by sobie kupił. Raczej tutaj nie, to takie stoisko pod tytułem Panie odwal się i tak nie kupisz, tylko sobie popatrz. Właśnie tutaj dużo wnętrz jest takich elementów widoku, z których no po prostu i możemy korzystać, a ich jest naprawdę dużo. Obraz. Masz ten jeden nabój. Dobra, już spadam. Masz ten jeden nabój. Nie ma sprawy, wspomogę biednych, rzecz jasna, tak? Dobra, o, widzę, tam jest. Broń, coś w stylu. Tu jeszcze jakiś dziadziu jest. Tam dalej nic nie ma ciekawego. Dobra, fak, 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 myszka znów wariuje, tak? Jaką sprawę, powiedz? Raczej nie. Artyom, można powiedzieć, dosyć nieźle się przemieszcza po metrze. Mam wyjście, mogę sobie pójść stąd. On chyba chce, żebyśmy zostali rybakiem, tak? Ale wiesz co, ja się bardziej zajmę rusami meta, zabijaniem złych ludzi, komuchów. Może później zostanie nasz bohater rybakiem, ale to już prawdopodobnie wtedy, kiedy już będzie w bardzo, bardzo podeszłym wieku. Tak, nic nie będzie robić, nie będzie mógł nic robić oprócz no, siedzenia na łódce. Dobra, notatka. Podziemna Wenecja to dziwne miasto. Trzy stacje do połowy zalane wodami gruntowymi. Starsi ludzie twierdzą, że to było kiedyś inne miasto noszące tę nazwę. Mówią, że to było najpiękniejsze miasto świata. Ciekawe, co się z nim stało. Tak, tutaj właśnie nazwa tej stacji no, nosi miasto Wenecja, które no, jest postawione po prostu na filarach, tak? Tam później mają naprawdę problem z tymi filarami, im to podmywa. Jeszcze patrząc na to, że zmienia się klimat i woda się podwyższa, to prędzej czy później to miasto zniknie z mapy świata, tak? No bo zaleje się wodą, to w ogóle tam wilgotność może piękna jest, ale... Kurde, z tym problem jest. Z tymi podporami wszystkim wymieniać to i takie inne rzeczy, tak? Dobra, my idziemy tam po broń, tak? Dobra, tutaj jest amunicja. Okej. Okay. Zero? No weźcie. Tak szybko? Dobra. Ja do rewolweru wezmę, sprzedam. Tak. Też tutaj do teachera kuleczki wywalę. A, na razie te wojskowe zostawię, bo są dosyć nieźle warte, tak? Czekajcie, gdzie jest broń? Gdzie jest broń? Chyba jest niedaleko, tak? O, jest, okej. Okay. Dobra, pohandlujmy, panie. Dostosujmy. 4 lufy do dubeltówki. Przedłużona. 4 lufy, okej. Okay. My mamy tutaj... Motyw z 4 lufami, tak? Zwiększa moc dubeltu dwukrotnie, pozwalając na wystrzelenie 2 lub 4 naboi naraz. Powoduje również odpowiednio silniejszy rozrzut. Techniczne sprawy? Naser? Czekajcie, czekajcie. Kolba jest, tak. Laser. O, laser się przyda, tak. Laser zawsze się przyda. Ułatwia korzystanie z broni, zmniejszając negatywne skutki odrzutu. A kupię. Zaburżuję mu sobie, tak? Tak. Oj, broń jest ciekawa. Myślę, że to jest lepsze od naszego tego, kurde, ubojnika, tak? Poza tym, tak, my go znaleźliśmy, a nie tam, kurde, kupowaliśmy, tak? Czekajcie, dostosuj. Laser. Tak, pięknie. Tłumik nie. Dobra. Okej, okay, dziękuję panie. No i dobra, teraz idźmy jeszcze dzieciakowi odzyskać misia, tak? Ten tam ryczy, bo zgubił misia.
Hush, baby, it's all right. We'll find your daddy Nie bój się, młody, pomogę ci znaleźć misia. Tak? Dobra, czyli że on na strzelnicy uciekł, a strzelnica jest tu, więc zacznijmy zabawę. W końcu. Tak? Pięknie. Mam 328 naboi. Okej. Czyli 10 naboi, kurde, wziąłem już. Dobra. No, mamy broń i szczurki. Zabijamy. No i pięknie. Pięknie. Dobra. Dobra. O 10 na mój więcej. No pewnie, działamy. Zabijamy szczurki. Dobra. Przeładuj go. Dobra, dziękuję, Artyom. Dobra. Przeładujmy. Pięknie. Fuck. Powoli, ale pierdolone uciekają, tak? Najgorsze, że nie można go przeładować jeszcze tutaj troszeczkę. Pięknie. Chyba dam radę. Dobra, jedziemy. Wszystko dla chłopca, żeby zdobyć swojego misia, tak? Dobra. Dawaj, dawaj. No, odsłaniajcie mi to. Dobra. Okej. Pięknie. Pieprzon ucieka, jeden tylko. Powalutku. Biedne szczurki, ale nagroda musi być, misiu musi być. Pięknie, udało się, tak. No. Aha, dobra. Okej. Dobra, i mam naboi 398, pięknie. No, dzieciaku. Misiu, proszę. Dobra. Misiu może być odzyskany po zrobieniu tego, co ja. Dostajecie achievementa, coś w stylu misiu wraca do domu i takie inne. Ale mam tego achievementa z misiem i tyle, tak? Coś tu jest w ogóle oprócz tych takich. A, babcia, która sprząta po nas, tak? Biedne szczurki, ale glanta. Okej, okay, czekajcie, jeszcze amo tutaj. No bo w końcu wiecie co, nie strzelamy powietrzem, tak? Dobra. Sprzedać się da. Dobra. Okej, okay, no to więc idźmy, tak? Już. Spróbować złapać Pawła, albo dowiedzieć się, gdzie jest Paweł w ogóle. Czekajcie, czekajcie. Czekaj. Gdzie są... Wenecja, jeszcze nie zabraliśmy wpisu. Ale mi się wydaje, że kurde... Gdzie ten wpis może być? To jest najważniejsze. Mi się wydaje, że on może być trochę dalej, ten wpis, tak? No, witaj. Dobra, wódeczkę sobie weźmiemy, strzelimy. A zatem sobie strzeli, tak? A nie, to nawet wódeczka nie tylko jakiś lepszy alkoholik, bardziej bogaty. No i pięknie. Mamy znów zmuła. Nie, wiesz co, jeden wystarczy, tak? Czekajcie, tam zdobyłem tamten wpis, notatkę. Tutaj za bardzo nie widziałem, kurde, notatki, ale przejdziemy się jeszcze. Tutaj nie. Fuck. Mamy zmuła, to jest trudne w sterowaniu, jeżeli mam zmuła. Tutaj jest coś, co musimy sobie. Zamknięty, powiadasz? No i tutaj nie ma, dobra. Pamiętam, tutaj nie było, idźmy więc dalej, może gdzieś dalej będzie notatka. Tak,
Idziemy, idziemy. Dalej. O, cię widzę, sukin kocie. O, tam jest notatka, dobra. Dobra. Bierzemy, czytamy. Wenecja, ponoć gdzie... Ponoć... Podziemna Wenecja jest miastem złodziei i morderców, ale ja znalazłem to zwykłych ludzi. Ułożyli sobie życie, jak umieli. Znaleźli kruchy, spokój i bardzo się boją, że chaos z zewnątrz ich nie pochłonął. Chcą tylko przeżyć. Dobra. Alright, we had some fun. Now it's time for work. So, first thing, we pay Kisly and you head to Comrade Corbett. Tell him the virus container's been successfully delivered to Oktyabrska, okay? Kurde, nie ciekawie, wirus. Co ty? Pieprzona dziwka musi przeszkadzać. Pieprze. Przesraliśmy akcję. Can't wait to touch me, can you, Daragoy? Well, if you want it that bad. Nie, dziękuję. Nie, ja sobie tego zapalę. Weźmiemy sobie fajeczkę. Czekajcie, gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście. Idę sobie i tyle. Dobra, niestety ta miła pani nam przerwała tutaj podsłuchanie dalsze tych ziomusi. No, ze swajeczki skorzystaliśmy. Tak. Dobra, idziemy, idziemy. O! Spieprzają, widzą mnie. Raczej ich widziałem. Dobra. Oj, pięknie. Okej, okay, są w magazynie. No to wiem, więc musimy ich zlikwidować. Kucnijmy powolutku, ale miarowo. Dobra. Prąd, najważniejsze. Wywalamy prąd, żeby nie działał i dobrze. Zgaśmy to. Widzę, tu jest jakaś skrzyneczka. Otwierajmy. Apteczka. Sorki za stukoty, naprawdę sorki. Jak nagrywam, to zawsze ktoś sobie lubi tam powalić młotkiem albo mi poprzeszkadzać, tak? Fak, gasimy. Bo słyszę tutaj ten odgłos. Już. Kurde. O, fak, blisko jest kot. Dobra, ale laser nam pewno pomoże w zabiciu go. Pięknie. Gdzieś maciarzu, tak? Dobra, kolego? No co? Umarłeś w kartonach, a nie przez kartony. Ale tak, miejsce na śmierć naprawdę fajnie wybrane. Dobra, czekajcie, czekajcie. Co, kolego? Na co się tak patrzysz? Pięknie. Poszedł. Poszło, dostał, tak? Dobra. Czekajcie, światełko. Stańmy. Sprawdźmy, czy coś tutaj jest, tak? Żeby sprawdzić. Tak, wiem, że jak chodzimy z światłem, to nas widzą, ale nie jest. Ale raczej tutaj za blisko przeciwników nie ma. To jest piękne, naprawdę fajna ta. Fajnie ta dubeltówka wygląda. Mi się wydaje, że jest lepsza od ubojnika. Na pewno. No fajnie wygląda, jako tak. Dobra. Gasimy lampeczkę, rzecz jasna. Nikt nas nie widzi, jesteśmy jak ninja i cichy zabójca. Zarazem. Dobra. To był nasz kurde Paweł Strajca. Dobra. Ło, odbiło się i dostał. A to ci śmieszna komplikacja. Dobra. Ło, ło, co tak świecisz kartą? Wstawaj i gaś to gówno. Żeby nas nie zobaczyli. Robimy akcję po cichu, jak ninja. No jaka ninja. Dobra. Powolutku, ludziska. Powolutku i spokojnie. Nożykiem. Oj, chyba twój kolega za długo sobie nie porozmawia z tobą. Tak? Naprawdę. Tak patrząc, myślę, że jeśli naprawdę przeciwnicy mają inteligencję wielkości, znaczy mózg wielkości naprawdę zera, orzeszka, no bo
Tak mecząc, kurde, no. Łatwo się z nim rozprawiamy. Tak. Dobra, sprawdźmy nasz duplet. Ło! Siła jest jednak, tak? Dobra. Powolutku, bawimy się chwilę z nimi. On leciał od razu? Fuck, chyba dostałem mocno. Lampkę sobie zapalę, wiecie? Ło, czekajcie, my musimy teraz na pewno... Przełączył się na granaty. Jeden poleci tu. O, dostali na pewno dobrze. My też dostaliśmy dobrze. Szybko apteczka, bo widzę, ktoś tam nadchodzi dalej do nas. Jak to napieprza, aż trochę przygłusza. Ale to jebie mocno. Rzeź, rzeź. Wow. Jednak tuning w metro jest niezły, tak. Lubeltówka robi Saigon, naprawdę Saigon. Rozdupcza wszystko. Nieźle, chyba będę miał przez dłuższy czas, tak myślę. Tak myślę. Dobra. Okej. Idziemy dalej. Czekajcie, czy to są jakieś ciekawsze rzeczy pod tytułem naboje wojskowe, coś innego? Chyba mi się daje, że wszystkich zabiliśmy. A raczej tak jest. No ani żywej duszy, tak mi się wydaje. Dobra. Tu jakieś tam pierdoły. Inne rzeczy. Okej, czekajcie. Tu może coś na końcu jest. Raczej też zero, nic. Bida. Poczekajcie. Co to było? Dobra. Okej, nie ma nic więcej. Otwierajmy. Dawaj, Artyom, otwieraj. Drop your weapon, blit. Hands behind your head. Nie. Well, what an unexpected encounter. Looking for tak, szukamy cienia. Well, maybe there's a hope for you and police. But then, you're too... Trochę może być się stresuje, bo trzyma ten rewolwer tak trzęsie tym rewolwerem. Just imagine them domesticated. Raczej się nie oswoi. Wy komuchy zawsze nie rozumiecie, o co chodzi. No i mam ci kolego. O, już taki spokojny. Ładnie śpiewa. Fuck, spieprzył. Cholera. W dupę. No to nie jest ciekawie. Coś ten miał tam? Czekaj chwilę. Co tu w ogóle? Skąd ty przyszłeś? Skąd ty wziąłeś? Kurde. Przyszłeś. A, skądś tam przyszłeś, więc czekaj. Coś tutaj w ogóle jest? Sprawdźmy, czy mamy wszystkie notatki. Tak. Wszystkie notatki z Wenecji są. To więc pięknie, tak. No dobra, czekajcie, czy tu nie ma żadnej amunicji, żebym się nie zagapił, no bo w końcu każdy chce mieć więcej amu i być trochę bogatszym, tak? Dobra. Okej. O, motyw tutaj z przesuwaniem skrzynia, kto robił Bourbon, tak? Miał to swoje tajemne przejście, tak? I rzeka, jakieś wyjście na powierzchnię. O, to miało być ciekawie. I jakieś ubranie, czy to dla nas? O, dziękuję, naprawdę dzięki. Wow, taki można powiedzieć... Z tyłu ubranie, można powiedzieć, antychemiczne. Źle to określiłem prawdopodobnie, tak? Kombinezon właśnie tutaj chroniący nas przed promieniami tymi innymi gównami, tak? Co, idziemy na górę już? Dobra, to więc idziemy. Jak z ludziska, to będzie koniec 13. części. Zagrajmy w Metro 2033 Last Ride. Dzięki za oglądanie. Nara.